Drodzy Państwo, kolejni goście w naszym studiu. Teraz będziemy, zgodnie z obietnicą, dotykać sobie Poznań w naszym studiu. Eliza Soszyńska, cześć. Cześć. I Katarzyna Malinowska, cześć. Podotykaj sobie Poznań. No właśnie, o co chodzi z tym Podotykaj sobie Poznań? Czym jest Podotykaj sobie Poznań? Bo ja tak się zastanawiałem, to może być platforma informacyjna, to może być platforma edukacyjna, chociaż to słowo platforma może niekoniecznie powinienem używać w tym przypadku. Czy na przykład jesteście platformą, która kreuje, która namawia, która motywuje poznaniaków do bycia bardziej kulturalnym? To co, no wszystko po trochu. Informujemy, wszystko zaczęło się od informacji, czyli od Facebooka. Została stworzona strona, fanpage, przez naszą koleżankę Emilię Stachowską, która jest pomysłodawczynią jakby tego wszystkiego. No i generalnie chodziło o to, że informujemy ludzi o wszystkim, co się dzieje, bo brakowało czegoś takiego jeszcze wtedy w Poznaniu. Ale Centrum Informacji Miejskiej przecież jest. No ale łatwiej jest na Facebooku, prawda? No łatwiej. Kiedy informacje przychodzą do ciebie, a nie kiedy musisz iść i szukać. Została stworzona strona, zostały poproszone osoby, które działały gdzieś w kulturze, interesowały się kulturą, o to, żeby administrowały, żeby postowały i w pewnym momencie, kiedy było ponad 1300 tak zwanych lajków, zaczęliśmy coś dalej z tym robić. Zaczęło się bardzo zabawnie od tego, że nasz kolega redakcyjny wówczas przeprowadzał wywiad do Unikatu właśnie z Emilią i rzucił hasło, że może to dalej jakby pociągnąć, może coś fizycznego, może jakaś gazeta, może jakiś informator. No i w trakcie tego wywiadu doszli do wniosku, że to jest świetny pomysł. Później usiedliśmy wszyscy razem i zaczęliśmy myśleć o tym, co można zrobić oprócz informowania ludzi, czyli kreować. No to co robicie? W jaki sposób kreujecie? Udostępniamy, ale to nie jest tak, że udostępniamy wszystko i też nie udostępniamy rzeczy takich bardzo masowych, bo CIM czy inne portale udostępniają rzeczy, które już są udostępnione na przykład w kalendarzach studenckich i oni najszybciej docierają do studentów, którzy są na przykład spoza Poznania. No a my udostępniamy i też selekcjonujemy takie rzeczy, które są mało znane, ale powinny być nagłaśniane, bo są bardzo takie kulturalne. Czyli na przykład co? W tym nadchodzącym tygodniu, do niedzieli włącznie, co wy proponujecie, do czego zachęcacie? Dużo kina, jak zawsze. Myślę, że te małe kina studyjne to jest właśnie miejsce, które chcemy pokazać ludziom, którzy jeszcze o tym, o nich nie słyszeli. Myślę, że wszyscy poznaniacy, którzy rodowici poznaniacy i tacy poznaniacy już od paru lat, znają takie miejsca jak Kino Rialto, czy Kino Muza, czy Apollo. Znają takie miejsca jak Głośna i tak dalej. Jeszcze jest chyba Czarny Monroe tutaj na Rybakach. Tak, tak też. I coś tam się też na Bułgarskiej kiedyś działo. W każdym razie ludzie, którzy dopiero co przyjeżdżają do Poznania, ja też miałam tę przyjemność, że przyjechałam parę lat temu, nie znałam tych miejsc. A nie ukrywam, że multikino, jakkolwiek filmy lubię, tak multikino nie zawsze i nie zawsze filmy, które tam są puszczane, mnie interesują. Jakby bardzo chętnie, ale jednak częściej taka Muza czy Rialto wygrywają. Teraz Muza na przykład ma bardzo ciekawy pomysł na swoje czwartki. Tak, przystojniacy. Tak. Myślę, że bardzo ciekawy pomysł. Co dalej? Poznań poetów trwa teraz. Tak. No i imprezy, które będą się działy w weekend w Strefie Kultywator czy w projekcie Lab. Kisielice na pewno też coś stworzą. Na pewno coś stworzą. Ja mam takie wrażenie, wy działacie od 2001 roku na Facebooku. Taka jest data, być może działacie już nieco wcześniej. 2011. Przepraszam. Nie zwątpiłam. 2011. A ja wczoraj czytałem książkę i tam było 2001 cały czas, więc być może stąd. Dobrze. 2011. Od 2011 roku działacie, czyli jakby nie liczyć, tutaj już się chyba nie pomylę, 2 lata. W ciągu tych 2 lat takich inicjatyw jak wasza w Poznaniu pojawiło się sporo. Tak. To dobrze, to źle? To dobrze i... Nie, to dobrze. Myślę, że to dobrze. Jakby myślę, że nie czujemy się zagrożeni. Mamy jakby swój pomysł na to i dążymy do tego, żeby go realizować. A to, że po prostu więcej portali informuje ludzi o ciekawych wydarzeniach, no to tylko super. No ale sami sobie wychowujecie wrogów, organizując na przykład warsztaty Tutaj Mówi Miasto. A dlaczego wrogów? No może przyszłych współpracowników? No być może. Na czym będą współpracować z nami właśnie przy produkcji naszej gazety, więc produkcji. To też... No, dobra.
Te warsztaty polegają na tym, że rozpoczął się 13 teraz maja. Tak, właśnie. Ale będą trwały przez całe 4 miesiące na kontenerach. Dzięki nim w sumie mamy nasz kontener. No i podzieliliśmy się na 3 grupy. Jestem koordynatorem jednej z nich. Wszystkie 3 grupy zajmują się stricte kulturą Poznania pod kontekstem moda, miejsca, które są ciekawe w Poznaniu architektonicznie i trzecie ludzie, którzy mogą nas zaciekawić. Te warsztaty będą przeprowadzone z wieloma bardzo ciekawymi dziennikarzami. Pod ich nadzorem będą polegały na wyjeździe w teren, nie tylko, że będziemy siedzieć i uczyć się w jednym kontenerze. No i pod koniec będzie to wszystko zebrane i udostępnione w naszej gazecie, ale też jest jakąś taką dużą możliwością rozwoju dla wszystkich tych ludzi, no bo spotkamy się z na przykład wykładowcami School of Form, którzy dają wykłady w Indiach na przykład, więc to jest taka bardzo szeroko zakrojona akcja. A czy jest jeszcze możliwość dołączenia do tych warsztatów, czy już miejsc nie ma? Grupy już są pozamykane. Grupy są już pozamykane, to warto pomyśleć o tym za rok. Pytanie takie mam, kto ma takie szerokie plecy, że znalazł wam miejsce w kontenerach, w miejscu kultowym, w miejscu, w którym każdy by chciał coś swojego zrobić, a wy tam macie swoją miejscówkę i to na okres kilku miesięcy. My dostaliśmy propozycje od samych kontenerów. Myślę, że tutaj no, przede wszystkim zasługa Emilii Stachowskiej, która działa i z nami i sama jakby powiedzmy robi rzeczy, o których nam się nawet nie śni, że robi, czyli zajmuje się tymi wszystkimi organizacyjnymi sprawami. Już my tam jesteśmy tylko pionkami. Mamy dużo osób do dyspozycji, 10 osób, które mogą koordynować te warsztaty. To są 3 grupy, każdy musi mieć jakiegoś zmiennika, więc byliśmy dyspozycyjni i otwarci. No i dzięki temu, że interesujemy się różnymi sprawami dotyczącymi kultury, rzeczywiście robimy bardzo różne wydarzenia, od literackich przez muzyczne, jakieś filmowe też się pojawiają. Także jest bardzo duża różnorodność. Podotykaj sobie Poznań. I tak się zastanawiałem, tak sobie dotykacie ten Poznań, dotykacie, macacie i co was boli najbardziej w tym Poznaniu? Gdzie was kuje? Czego jest za mało? Czego powinno być więcej? Dużo narzekania, dużo osób narzeka, że nic się nie dzieje, a tak naprawdę rozmawialiśmy przed wyjściem tutaj, że w Poznaniu cały czas coś się dzieje. W sumie nie ma tygodnia, bez którego nie byłoby tygodnia czegoś. Kultury od żydowskiej po filmowe wydarzenia, po jakieś Poznań poetów właśnie. Także dzieje się bardzo dużo, tylko po prostu narzekania jest. No tak, no bo lepiej posiedzieć w rynku przy piwie, niż gdzieś się wybrać. Z alkoholowym oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, tak. No właśnie, tak się zastanawiam. Rzeczywiście tych wydarzeń w Poznaniu jest sporo, nie tylko w Poznaniu. Chyba takich inicjatyw jak wasza było nam trzeba. No, mamy nadzieję, że przydajemy się ludziom do czegoś. To się na sam koniec proszę o wyjaśnienie kolejnej enigmatycznej nazwy Projekt Lab. Projekt Lab to jest projekt stworzony w starej destylarni przy Grochowych Łąkach bodajże 5. Tak mi się wydaje, że to jest numer 5. W każdym razie Grochowe Łąki. I tam kilka osób interesujących się muzyką stworzyło klub. Jakieś miejsce, w którym zresztą nie tylko muzyka ma prawo bytu. No i tam też działamy ze swoimi literackimi, filmowymi sprawami, wydarzeniami, także... Warsztatami. Warsztaty też się pojawią od przyszłego roku akademickiego. Od przyszłego roku akademickiego, no bo kontenery się w końcu skończą, tak, niestety. Gdzieś musimy przezimować. Czyli na Grochowych Łąkach. Bardzo dziękuję za te informacje. Katarzyna Malinowska, Eliza Soszyńska, Podotykaj sobie Poznań. Drodzy Państwo, my zachęcamy w tym momencie. Teraz będą reklamy, więc kto lubi reklamy, niech ogląda, a kto nie lubi, to na facebook.com tam poszukać, podotykać sobie Poznań. Lubię to i jeszcze więcej informacji na naszej tablicy, na naszej ścianie, jak to zwał, się znajdzie. To są informacje bardzo ważne, bo dotyczące kultury. Jeszcze raz, Wall? Drodzy Państwo, żegnamy się na razie. Dzięki jeszcze raz. Reklamy i po chwili powracamy z przeglądem portali informacyjnych.